Na małej scenie Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku zostanie wystawiony spektakl Spragniony. Pomysł na tę sztukę powstał 1,5 roku temu. Reżyserią zajęła się Agnieszka Korytkowska-Mazur. W jednej ręce trzymam statuetkę, a w drugiej kieliszek. Wszystkie światła na mnie. Po co się chce mi się pić? W powietrzu czuć sukces, mój sukces. Czuję, że uśmiech przywarł mi do gęby jak wszczepiony banan. Śmieję się. Jak głupi do sera. Ten spektakl jest nieprzypadkowy. To nie jest jakby wszystkie rzeczy, wszystkie fakty dążyły do tego, żeby ten tekst wystawić. To jest spektakl, który jest stworzony specjalnie dla Marka Tyszkiewicza, w całości oparty na oczywiście przerobionej, ale jednak historii pokonywania choroby własnej i nie powiem, że to jest terapia, natomiast zależało mi bardzo na tym i myślę nam, żeby zmierzyć się z tym publicznie i żeby przekroczyć kolejny punkt, a jednocześnie dać siłę tym, którzy na ten spektakl przyjdą, a którzy być może podobne choroby, ale też pewne swoje takie ludzkie niemożności są w stanie pokonywać, jeśli widzą, że innym się to udaje. Wyluzuj zon, tak, dzisiaj nie będę strzelał. Tak, kiedy król ma święto, poddani cieszą się łaską. No. Toast za króla słowa. Kurwa, pusty kieliszek. Przepraszam, nie wolno znosić toastu pustym kieliszkiem, to przynosi pecha, tak samo jak picie nie patrząc w oczy. Teraz. W oczy. No co jest? Wszystko jakieś takie rozbiegane, nieszczere, zawistni, rozmośliwi, zawistnicy. No przyjaciele! Jedno oko na Maroko, drugie na Seszele. Dobrze. Toast za króla słowa. Za mnie. Mistrzu królem! Spragniony, przedstawienie, no jednak dla widzów dorosłych. Temat jest dość poważny, bo oprócz tego, że jest bohater, jest alkoholikiem, ma też dużo poważnych innych problemów życiowych, sercowych, zawodowych i one są dość dorosłe, to na pewno. A dlaczego? Dlatego, że nie wiem, tak myślę, że staraliśmy się tutaj razem z panią dyrektor Agnieszką Korytkowską-Mazur pokazać taki trochę inny teatr, wręcz ubogi, skupiający się na pewnej psychice, na pewnym takim życiowej prawdzie, że mimo ogromnych tragedii, czy tam jakichś ogromnych problemów, sytuacji stresujących, które mamy w życiu, musimy żyć i uśmiechać się. Taki miękki brzuszek, ja mogę cię pomizieć po brzuszku. Epo, przepraszam, Zondak. Odbiło ci, przez ciebie straciliśmy ostatniego klienta. Ja nienawidzę tej dziwki z twarzą płaską jak jej dupa. Zamknij twarz, Zondak, bo ci się pogniecie. Kiedy tak na mnie krzyczy, ma wypieki na twarzy. No. Nadmiernie ambitne, jakby przyjechała tutaj jakiegoś Piotrkowa albo spod Łomży. Napisała doktora to Susan Zontag i myśli, że zjadła wszystkie rozumy. Tak naprawdę Spragniony, który jest, powstał na początku na podstawie, ale potem ostatecznie jest to tekst inspirowany taką bardzo głośną książką pod tym samym tytułem Spragniony w Augustyna Burroughsa, w amerykańskiego pisarza, bardzo, bardzo znanego. I dzisiaj ten spektakl jest w całości i ten tekst powstał też w dużej mierze z doświadczeń Marka Tyszkiewicza, z doświadczeń, z pewnych tekstów, które zostały dodane do tego spektaklu. On jest w całości osadzony tu, w tej przestrzeni, mimo że opowiada o człowieku w każdej szerokości geograficznej. Twórcą scenografii do przedstawienia jest Jacek Malinowski. Muzykę skomponował Bartłomiej Woźniak.
Pokaz premierowy odbędzie się 18 grudnia o godzinie 19. Następne przedstawienie będzie można obejrzeć 19, 20 oraz 21 grudnia również o 18. Mojego samolotu trwa.